Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Pan Bartosz, a to kolejny odcinek z naszej serii pod tytułem Polski Rolnik. I co na samym wstępie, zostawcie łapkę w górę oraz hashtag worki, a ja przypnę wam serduszko. No i niestety pod poprzednim filmem nie udało wam się wbić 200 łapek, dlatego była dwudniowa przerwa na kanale. No ale macie znowu tą okazję. Jeżeli pod tym filmem będzie 200 łapek w górę, to jutro wlatuje kolejny odcinek z tej serii. I macie taką zasadę już na każdym z odcinków tej serii, aż do mojego odwołania. Więc no korzystajcie. Macie okazję. Jeżeli łapek nie wbijecie, to albo będzie inna seria, albo nie będzie tego odcinka przez jeden dzień. No ale zobaczymy. A spytacie się, gdzie ja biegnę, co tam się w ogóle dzieje, czemu kombajn jest na jakimś polu. Kombajn jest na polu dlatego, że stwierdziłem, że sobie pojadę, przetestuję na kosze jeden zbiornik. Zobaczę, że tam w słomie wszystko jest ok. Nie chciałem ustawiać na odcinku, bo wiecie, zaraz się znajdą profesory w komentarzach i będą mi gadać, że źle. I ustawiłem go w miarę samemu. Dobra. I teraz przychodzę po Władymirca. A czemu hashtag worki? A to dlatego, że no niestety dzisiaj nie mamy tak łatwo, że sobie wysypiemy i pojedziemy na skupityle, czy tam gdzieś wysypiemy w stodole. Dzisiaj będziemy workować zboże, a z tego co widziałem, bo przyjechałem aż jeden niecały przejazd, no to będzie to sypało, widzowie. Dobra, sobie tu wysiądę. Kurde, walnie to ciężkie jest, ale jakoś sobie to prze... O Jezu, jakoś sobie to załaduję. No, O, dobra. O Jezu! No ja to na pudziane się nadaje, widzowie, tak patrzcie. No kurde. O. No powiedzmy, że może być. Dobra, siadamy sobie. I jedziemy do kombajnu. Też czemu odcinka aż przez dwa dni nie było, a nie przez jeden? A tak szczerze to jakoś tak... Nie chciało mi się nic, strasznie mnie dobija ta jesienna handra i to jeszcze, że wróciliśmy do szkoły, to już tym bardziej. Tak nie lubię takiej pogody. Tu nawet są ślady po kombajnie jeszcze widać. Dla mnie to pogoda tylko wakacyjna, a nie jakaś jesień. Tak. Jeszcze początek jesieni jest spoko, co nie wrzesień czy coś, ale jak teraz jest ten październik, listopad, to już tak mnie to denerwuje, tak tego nie lubię. Czekajcie, to sobie zostawię. Czy rura jest od tamtej strony? No w sumie bez różnicy, bo sobie po prostu inaczej ustanę. Siadamy sobie do fechre. I teraz pytanie, jak ja chcę to zrobić? Czy ja chcę to, żeby... Ale nie sięgnę na rozrzutniku. Nie da rady. Podniesiemy sobie header. Dobra, no coś się zaraz obczai. Tutaj wieśkowi za stodoło jeżdżę, ale... Wiesiek wie, że ja tu pole mam. Może się nie będzie denerwował. Czekajcie, zdejmę to sobie najlepiej. Rozłożę rurę. Opuścimy. Dobra. O, to. Łe, trochę krzywo. Zboże mi będzie uciekać. Kurde. Czekajcie chwilę, ja to rozkminię, zaraz będę. Dobra, witam po cięciu. Udało mi się to opanować, niestety jest to trudniejsze niż myślałem. W sensie jest to troszeczkę zbugowane. I nie może stać tutaj kombajn, kiedy się napełniają te worki. Bo one się po prostu wtedy nie chcą napełniać, nie wiem czemu. Ale dzisiaj jest plan taki, żeby chociaż sobie to zacząć. Bo chciałem wam pokazać, że jak ktoś gra sobie tak realniej, to coś takiego też można sobie zrobić. Dobra, będzie cały worek. Elegancko. Niestety, no co dwa worki trzeba odjeżdżać i podjeżdżać kombajnem, więc jest to irytujące, że tak powiem. Ale cóż, bywa i tak. No pewnie jakby się pogrzebało troszkę w plikach tego czegoś, bo ja nie jestem oczywiście tego autorem, tylko gdzieś to sobie na necie znalazłem, więc wy też, jeżeli będziecie chcieli sobie taką akcję zrobić, to na pewno to znajdziecie. Ale myślę, że jakby pogrzebać w plikach tego,
to dałoby radę ogarnąć, że kombajn by jakoś na to negatywnie nie wpływał. Chociaż no nie jestem pewien. Nie wiem jak to tam działa, takich rzeczy nie robiłem jeszcze. W ogóle ja do 22 mało modyfikacji robiłem. Żadnej na modhubie nie mam. Trzeba to chyba widzowie poprawić, jak myślicie. A teraz będzie troszkę więcej czasu wolnego, to może coś pokminie. Dobra. Fajnie to wygląda na rozrzutniku, co nie? Na przykład do siania sobie myślę, że fajnie będzie coś takiego zrobić. Że sobie poworkujemy, woreczki sobie na pole zawieziemy. I będzie to fajnie wyglądało. Tej resztki... Czekajcie, no w sumie sobie przepuszczę to. I niech... może będzie cały worek? To jednak co trzy worki, to niepotrzebnie. Niepotrzebnie tak szybko. Wcześniej uzupełniałem. Zawsze o worek troszkę więcej wejdzie. No dopiero teraz jest puste. No dzisiaj stwierdziłem sobie, że jeżeli mam zrobić takie nudne żniwa, że po prostu wsiadam do kombajnu, jadę i praktycznie tak jak każde wszystkie inne na inne żniwa na wszystkich innych seriach, to stwierdziłem, że zrobię chociaż sobie jeden sezon czegoś troszkę ciekawszego. I ogólnie to zacznę sobie od tej strony i pojadę tak, o. Ogólnie już pusto mamy, jak widzieliście, więc myślałem, że więcej czasu mi to zajmie. Nie jest to taki zły pomysł z tym. Też sprawdziłem, od razu takie worki można sprzedawać, nie trzeba ich później wysypywać z powrotem na rozrzutnik czy coś. Więc to jest akurat spoko. Tu jak widzicie już sobie raz przejechałem, tak jak mówiłem. Żeby wszystko sobie przetestować, od krzaków ładnie odjechać. Tutaj o, tak po twarzy gałęziami dostałem, że to szok. Jednak jak ktoś kosił, to się tak na to nie patrzyło. Ale trzeba chyba będzie wziąć piłę i powycinać te drzewa na miedzy, bo tylko przeszkadzają i denerwują. Tutaj myślę, że około 2-3 zbiorników, znaczy 3-4 zbiorników będzie. Bo na pewno ten, co teraz koszę, jeszcze będzie i jeszcze pewnie... Myślę, że z jeden, może dwa. Byłoby fajnie. Zawsze coś tam sobie za to zarobimy. Tutaj taką mi wywaliło dużą kupę ze słomy. I teraz muszę sobie tak pomału to rozje... O, właśnie. Żeby nie w jednym miejscu, bo później jak sipmo w to wjadę, to mi sipmę rozerwie. Myślę, że tam wszystko od razu pourywa. Chyba, że będę jakoś pomału jechał. Dobra, witam po trzecim cięciu w tym odcinku chyba już. No ale nagrywam wieczorem i łażą mi tam w tle. Cóż, bywa i tak. Ciekawe, dojadę teraz do końca? Teoretycznie nie powinienem, bo i wcześniej nie dojechałem. Wiecie co sobie zrobię? Opuszczę sobie, podniosę sobie tutaj. I pojadę, zacznę od tego miejsca, w którym mi się skończyło. To może dojadę chociaż do końca, bo nie widzi mi się dookoła jeździć. Chociaż pewnie nie dojadę. Głupio to zrobiłem, że od razu tak nie postąpiłem. Ale cóż, człowiek się nie wszystkiego od razu domyśli. No tutaj. Ale ogólnie kombajnik sobie dość fajnie radzi. Trzeba uważać, bo zaraz znowu będzie pełno. Kombajnik sobie fajnie radzi. No myślę, że na kilka sezonów nam na luzie starczy na te moje dwa w porywach, trzy pola. To jest to wystarczający sprzęt. Oczywiście mówię ze zbożem, co nie? On tak zazwyczaj sieje 2-3 pola. Jeszcze kosi, czy nie kosi? Myślałem, że się przypchało. No. A, bo tutaj jest górka i się header wbił. Dobrze, że nie urwało nic. No, muszę tutaj, nie wiem, albo to wyrównać jakoś, no tylko nie stać mnie na koparkę. Albo to jakoś wyrównać. Albo wziąć tu, zasiać trawy i mieć spokój. Bo to tylko dobre jest taka ta górka do łamania gratów. Dobra, rozłożymy sobie rury. O, to. I zasypiemy sobie to. Czekajcie, zmierzymy na ile razy wchodzi zbiornik. To będzie teraz tak, pierwszy raz. Dobra. Nie będę go gasił nawet. Nie opłaca się. Tu
Już jest chyba uzupełnione na maksa. Tu się gdzieś zmieści? Nie, lepiej tak nie będę robił. Tu sobie położę. Zaraz go... O tak, o, ułożę tutaj wszystko elegancko. Trochę tych worków wejdzie, no wiadomo. Znaczy wiadomo, w sumie nie wiem, czy wejdzie więcej związanych worków, czy więcej by weszło, jakbym zrobił luzem, wsypał na rzutnik. Jestem w sumie ciekawy. No ale mam opcję sobie poworkować, to fajnie. Fajnie do przechowywania, sobie wrzucę to na górę, na chlewy, czy tam na oborę i będzie sobie to leżało, czekało do zimy. W zimę się woreczki zrzuci, pojedzie na skup i się fajne pieniążki weźmie. A na rzepaku takiej dużej różnicy mi to nie robi. Wiecie, różnica między tutaj sprzedażą od razu, a przechowywaniem. No bo mam tego rzepaku no dość mało zazwyczaj. Ale już tutaj na pszenicy, gdzie już tych ton jest troszkę więcej, to myślę, że sobie fajnie skubnę na tym, że będę miał to poworkowane i będę miał to zmagazynowane do zimy. Mówię, strasznie się zacinam. No ale przepraszam, tak już bywa. Zmęczenie mnie bierze. Myślę, że sobie jeden rozrzutniczek zaworkujemy, że tak powiem. A później sobie po zacinkiem to na górę wrzucę. Czekajcie już. Tu walnie fajnie to jednak idzie. Myślałem, że będzie gorzej szło. Ten pierwszy jakoś taki ciężki do zrobienia był, ten do wdrążenia się, ten pierwszy jakby zbiornik do poworkowania i tak dalej. Ale teraz już idzie to dość fajnie. Dobra, pojedziemy sobie tu. Znowu zaczniemy od tej strony, może nam się uda do końca dojechać teraz w kółko. Nie, chociaż nie uda się, bo przecież praktycznie tutaj jeżdżę cały czas tyle samo, a zboże też jest w miarę takie same. Nie no, trzy zbiorniki będzie i troszeczkę, bo już widać nawet mniej więcej. No, zobaczymy w sumie. Trzy to na pewno będzie, myślę. Ten zbiornik już jest trzeci przecież, więc ten to 100%. Jeszcze może troszeczkę jednego, ale też już pewnie nie za dużo. No, albo i nie będzie trzech. Zaraz się okaże. Znaczy trzech, czterech. Może w trzy wejdzie idealnie. Zobaczymy, zobaczymy. Ogólnie dużo osób pisało o Zetorze, żeby wziąć na drugi ciągnik teraz kupić. No ale na razie jeszcze tego ciągnika nie będę szukał. Myślę, że sobie zostawimy to na okres taki zimowy, gdzie wiecie, gdzie trochę czasu jest więcej. To sobie wtedy tego ciągniczka będziemy szukać. No chyba, że wypadnie tak, że nie wiem, Władimirec się zepsuje, czy będzie nam potrzebny na szybko jakiś inny ciągnik. No to wtedy będziemy zmuszeni szybciej znaleźć. Ale też myślę, że jakiś Zetorek, 60, może 40, Ursusek albo Zetorek. No zobaczymy, będziemy szukać na pewno. Też tak ostatnio myślałem, co zrobić, żeby obornik w miarę efektywnie wyrzucić. No bo muszę cyklopem ładować, to zanim załaduję, zanim przepnę, zanim to. Strasznie długo. A to wezmę pewnie tam po prostu od szwagra 30 albo od kogoś i będę sobie 30 ładował, czy tam 30 woził, a drugim ciągnikiem ładował. No bo to tak nie ma sensu według mnie te przepinanie. Chociaż jeżeli chcecie, żebym się tak pobawił jeden sezon, już na pewno w następnym sezonie będzie tur do ciągnika. Czy na pewno, tak mi się wydaje przynajmniej. Jeżeli chcecie, żebym jeden sezon się tak pobawił, no to mogę się tak w drodze wyjątku skusić na to, żeby tak porobić. Ty, no i teraz nie wiem, czy się opłaca jechać z powrotem, czy zaraz będzie się wysypywać, no ale zaryzykujemy. I całe pole nam się udało skosić, odcinek pewnie jakiś za długi nie jest. O, rakieta. Lecimy sobie. No teraz będę miał taki tutaj pasek ze słomy, co prawie nie ma. Będę musiał prasować to. No dobra, cóż. Ogólnie fajnie tutaj słoma wygląda. Bardzo mi się podoba. Ogólnie fajny klimacik ta
mapa serii w ogóle ma. Mi się przynajmniej podoba. No wam tak średnio widzę, ale chyba YouTube mi trochę te skrzydła podcina. Bo to niemożliwe, że przy... Kiedyś robiłem na luzie, nawet jak nie mówię o tych szczytowych momentach kanału, co nie? Ale na jakimś byle jakim filmie robiłem po 3-4 tysiące wyświetleń, a teraz na filmie typu, nie wiem, tym ostatnim, Urwane Koło czy coś, i on przez chwilę załapał, ale później mu coś zasięgi odcięło i tam nawet chyba dwóch koła czy trzech, dwóch koła chyba wyświetleń nie ma. Więc no to tak... Jest to przykre, wiecie, jak się staracie, a tu widać po was, że odbiór jest w miarę fajny i w ogóle łapek jest dużo, ale ten film nie może jakoś zawiralować. Nie wiem sobie po co dopełniam od razu, ale dobra, już będzie do końca. O, wezmę sobie worek i cyk na rozrzutnik. Ogólnie mam nadzieję, że jak sobie tu zapiszę save'a i jak do niego wrócę, to że te worki nie powystrzelają w kosmos, bo się mu zdenerwuje. O, elegancko. Jestem ciekawy, ile tu może być ton. Powiedzmy, że taki worek... No, troszkę na pewno jest. Już mi się nie chce liczyć. Kurde. Przesuwają się te worki. Ale giga fajnie to wygląda, co nie? Tak, tak swojsko. Myślę, że o, fajnie będzie zrobić, że jak na przykład sobie tura za rok kupimy i dalej nie będziemy przyczepy mieli, bo nie wiadomo, czy przyczepa będzie, to będzie można się pobawić coś takiego, że big bagi będziemy tak ładować. I wtedy na przykład na rozrzutnik czy na dwuosiówkę też byłoby to fajne. Często ludzie tak właśnie robią, że z kombajnu od razu do big baga. To tylko chciałbym do tego. Pusto, nie, jeszcze trochę jest. To cały rozrzutnik będzie w sam raz. W sam raz to wyszło. Tutaj sobie miniatureczkę zaraz zrobię, ale to dopiero jak film zostanie przeze mnie wyrenderowany i się będzie wrzucał. Ogólnie mam taki swój styl pracy, znaczy styl, taką ciągłość pracy, że najpierw... Ojoj, nie to. Że najpierw zawsze robię, nagrywam odcinek, później renderuję, wtedy mam tą chwilę odpoczynku. Odcinek się wyrenderuje, to zaczynam go sobie wrzucać. Dobra, tu sobie postawię, tak jak stało wcześniej. Zaczynam sobie go wrzucać i w tym czasie robię zawsze miniaturkę. Najpierw w grze, później sobie wszystko ładnie tam pododawuję do niej. Nie wiem, czy jest takie słowo. No, po prostu dodaję jakieś tam elementy. I jak sobie zrobię miniaturkę, jak zdążę, to od razu sobie dodaję wszystkie te tytuły, nie tytuły. I na zaplanowany daję i sobie film się wrzuca. A ja sobie się wrzucam... O, ale fajna miniatureczka będzie. Co? Ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że zobaczymy się jutro. Wszystko zależy od was i do tego, czy uda wam się łapeczki bić. I do następnego odcinka. Cześć, łapa. Elo.